też pierwszy raz. No, ale byliśmy na konkursie. Byliśmy już kiedyś tutaj. Niektóre osoby były, a niektóre nie były. Ja nie byłam, ale ja byłam na konkursie. No niektóre dziewczyny mają tremę, a niektóre nie mają. Jest trochę stres, ale jest fajnie. Mamy prawie 1000 uczestników, dokładnie bez dwóch i 81 prezentacji. To jest bardzo duża liczba w porównaniu z zeszłym rokiem, no ale ten festiwal zatacza coraz szersze kręgi, więc myślę, że może tak się zdarzyć, że w którymś roku będziemy go musieli rozbudować o dodatkowe dni przesłuchań. Mamy dzieci z okolicznych miast, czyli Gliwice, Ruda Śląska, ale mamy też Czerwionkę Leszczyny, mamy Rybnik, mamy z Radomska dzieci, z tego co pamiętam, bo tych miast jest o wiele więcej, chyba Jastrzębie Zdrój też z nami się bawi, Bielsko-Biała, także tych miast też coraz więcej. Myślę, że dlatego, że niesie się wieść, że to jest fajny festiwal, myślę, że to jest też niszowy festiwal, bo dla tej grupy wiekowej, czyli 3-8, takich festiwali jest mało, a myślę, że nasz jest profesjonalny. Całe te nasze zajęcia z dziećmi w przedszkolu są robione dlatego, żeby rozwijać zainteresowania dzieci i podążać za ich radościami. I w tamtym roku bardzo się cieszyły, że wystąpiły tutaj i stwierdziliśmy, że w tym roku także przyjedziemy. Lubicie w ogóle tańczyć? To jest fajna zabawa? Tak, bardzo. No. Że można pokazać innym swoją pasję, talent. Albo można coś tam zdobyć. No, albo poznawać nowych koleżanek, jak jesteśmy na festiwalu. Jesteśmy zachwyceni poziomem. Naprawdę z każdym rokiem po raz kolejny mam zaszczyt sędziowania od tego festiwalu i poziom wzrasta. Rzeczywiście instruktorzy, nauczyciele przedszkolni dokształcają się w jakiś tam sposób, oglądając pewnie filmy i jeżdżąc na warsztaty taneczne, więc ten poziom jest naprawdę coraz lepszy. Różnorodne formy taneczne możemy zobaczyć, tańc współczesny i hip-hop, i tańc nowoczesny, troszkę elementów tańca towarzyskiego, a więc mamy właściwie wszystko, ale tak naprawdę oceniamy w trzech kategoriach. Pierwsza to jest wartość choreograficzna, czyli to, co udało się zrobić instruktorom. Wartość techniczna, czyli to, jak dzieci są przygotowane pod względem techniki i takiej dbałości o szczegóły. No i przede wszystkim wyraz artystyczny, czyli i stroje, i muzykę, i to, jak dzieci się bawią tak naprawdę tymi występami. Staramy się, żeby w każdym roku zwiększać nie tylko zasięg, ale również obsługę i profesjonalne podejście może do nauczycieli, do choreografów. Z tego, co słyszymy z drugiej strony, to nam się to udaje, ale też ważne jest, że w te nasze grupy latają się również grupy z dziećmi niepełnosprawnymi. Jesteśmy właśnie po przesłuchaniach Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu. Rewelacyjny występ dzieci niepełnosprawnych, zaangażowanie właśnie też opiekunów. To daje motywację do tych kolejnych działań i do kolejnych festiwali.